Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlighter. Kochani, no stało się to, że musiałem niestety zrobić sobie delikatną przerwę od innych serii. No i wyszło właśnie tak, że zagramy sobie w Moonlighterka przez cały tydzień, w sensie sobota, niedziela na pewno jeszcze będzie. Nie wiem jak z poniedziałkiem, ale możliwe, że Moonlighter jeszcze w poniedziałek również zawita. Jeżeli chodzi o Katie Rain, która była nagrywana chyba we wtorek, coś takiego, dopiero tak naprawdę w następnym tygodniu będę miał czas, żeby cokolwiek z niej nagrać. Szczerze powiedziawszy, z aktorkiem zaczęliśmy grać trochę w Seven Days'a i wydaje mi się, że za bardzo mnie ta gra wciągnęła. Za bardzo mnie ta gra wciągnęła. I tak jak na przykład te 5 odcinków, które widzieliście teraz z Moonlightera wcześniej, były to odcinki zrobione na zapas. Tak więc, no ja mam teraz jakąś 5-dniową przerwę od... No, 4-dniową przerwę od Moonlightera, a może i 5. Więc ja muszę sobie jeszcze raz zobaczyć, jak to się dokładnie grało. Prawym mamy podki, lewym mamy rolkę. Dobra, już wszystko pamiętam. Chyba pamiętam. Aha, powiedział, po czym wpadł. Dobra, damy radę. Oj, dobra, może nie. Może nie. Zbieramy wszystko, co leci. I tak, no ten Moonlighterek, jeżeli chodzi o mnie, naprawdę, no mega mi się w to przyjemnie gra. Mega mi się w to przyjemnie gra. Naprawdę nie pamiętam gry, która była tak fajnie zrobiona. Także, że jest to gra, którą możemy grać z doskoku. To w moim wypadku naprawdę bardzo się sprawdza. Dobra, otwórzmy to. Co my tu mamy? Kaninki, tylko musi się znajdować w górnej części. Czyli gdzieś tu. Tym się brało wszystko. Dobra. No tu jest rolka. Dobra, muszę sobie jeszcze raz trochę te konfigi poprzypominać. Kurczę, bo naprawdę. Ops. Fajne to jest. Naprawdę te szpony są po prostu zarąbiste, jeżeli chodzi o ataki. Żadnego secreta nie ma? Nie ma chyba. Chyba nie ma. Czy my w ogóle... Czekajcie, bo gdzie tu jest... O, tu mamy. Bodajże to były ulepszone już te nasze bronie. Tak? Rękawica wybnika. Czy aby na pewno? I czy ja mam już ulepszone? Ekwipunek. Szkoda, że tu nie ma DPS-a pokazanego na tych rękawicach. O nie, nie chciałem tego zdjąć. Kładaj mi to. LB. A jest pokazane, dobra, 30-55. Tak, to są ulepszone rękawice już, dobra. To są ulepszone rękawice, to jest standardowe chyba. Uuu, a co to za Rackspike? Co to za Rackspike był? Dobra. Idziemy na bossa. No easy. Te rękawice są przepiękne. Jak wygląda nasze inventory? Idziemy dalej. Idziemy dalej. Ja wiem, że dosyć sporo mogłem stracić dzięki temu, ale idziemy dalej. W ogóle wam nie pokazywałem tych... Nie pokazywałem wam w ogóle właśnie tych dolnych pięter, dlatego będę chciał spróbować się teraz ogarnąć. Pyk. Dobra, nie jest źle. Nie ma tragedii. Aczkolwiek jakieś podki, no bym z przyjemnością, no niby jakieś podki, ale i tak bym przyjął. Pyk. To sobie poczysz się ogarniemy jeszcze. Dobra, teraz co zrobimy? Dobra, to ma efekt znikania. To ma efekt dolny, czyli teoretycznie możemy to ogarnąć. Ej, to się robiło w ten sposób.
Możemy zrobić tak. No nie, ta kulka. Ale ta kulka się nie przedostanie tędy. Prawda? Nie przedostaniesz się. No nie przedostanie się. Fulkens się nie przedostanie. No to były... Dobra, pyk. Walnięty. No gdzie mnie tu walisz? Nie wolno ci. No genialne, naprawdę genialne. To jest genialne. Pyk. Rękawiczki są świetne. Teraz możemy bez problemu robić drugi poziom. Może nawet się postaram o trzeci? Nie! Straciliśmy trochę HP. Hops. Pykło. Sekretów tu nadal nie widzę nigdzie, które moglibyśmy sobie ogarnąć. Czekajcie, to jest tędy przejście. Hop. Tej kuleczki sobie tutaj nie ogarniemy. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś sposób na rozwalanie właśnie tych ścianek i tak dalej. Rozumiem, że z lewej strony przyszliśmy. Idziemy w dół. Pyk. Normalnie genialne. Te pazurki są zarąbiste. Au. Do 40 HP. Tyk. Walnij, dobrze. Żyje. I tu też również nie ma nic nowego. Czyli musimy iść bardziej na wschód. Te kanały na wschodzie jednak będą lepsze. Nie wiem, czy za bardzo sobie nie podłożyłem mikrofonu. Dawaj. O, pyk. Porobiony. Porobiony perfekcyjnie. Złote ornamenty, czy może... Po ile to było? 275? Nie, 250. A to było po 300, ale to i tak jednak, jakby nie patrzeć, są 3 sztuki. A to było po 130, to ledwo. Nie, nie ledwo. No dobra, nawet 150-200 jakby było. To i tak jest mało. Kolejny kupiec. Dzisiaj po raz pierwszy zagłębiam się w te tajemnicze lochy. Zostały one odkryte w pobliżu Orinioki. No dobra, to czytaliśmy. Tak, to już czytaliśmy ewidentnie. Dlaczego i jak dokładnie? Dobra, no to wschód. Tylko tak, czekajcie, bo ja w sumie jestem głupi. Przecież ja to mogę sprzedać. Przecież ja to mogę sprzedać. Pyk. O! No. Hop. Kolejny temat. Nie! Czemu ty takie głupotki robisz? Halo, halo. Tak, to możemy sprzedać bez problemu. To jest w ogóle nic nie warte praktycznie, więc nie boli nas to. W sumie to też jest nic nie warte. I te drewniane, znaczy drewniane, te gałązki również są nic nie warte. W razie czego jeszcze szlam sprzedamy. Wolałbym nie, ale jak będzie trzeba, to go sprzedamy.
Dobra, bierzemy to w ten sposób. I tak, to przenosimy na pewno tu. A czemu to się zmieniło? I czemu to zniknęła klątwa? To jest pytanie ze milion punktów. Tam jest boss na górze? Ja czegoś nie rozumiem. W sumie walnęły gnojki jedne, no. Dobra, pyknięte. Jeszcze pamiętam, że ja mam tą potkę. Ja mam potkę, poteczkę. No to mi nic nie da. Panie przyjacielu, kolego. Dobra, ale już w pobliżu kolejnego bossa nie byliśmy. Jakbyśmy walczyli z niewidzialnym wrogiem. Za każdym razem, gdy w pomieszczeniu nie ma ludzi, ono znika. Zostaje zastąpione innym pomieszczeniem, już splądrowanym. Kolejne wiadomości. Ow! No jak? No jak? Ale wygraliśmy. Zrobiliśmy winerka. Skuk wysynu. Mamy cię. Mamy cię, gnoju jeden. Dobra, tkanina jedna sztuka nie jest nam potrzebna. Dajemy to cholerstwo. Bierzemy co innego. W szczególności, że to są te dłuto golemów i te wtyczki, co my chcieliśmy poprzednio je właśnie wziąć. No, kryształki są po 70, również nam nie są potrzebne. Mam jeszcze w razie czego dwie potki, ale ich już nie będę zużywał, bo myślę, że bez problemu możemy się jeszcze wrócić i uleczyć. I drugi boss jest jakiś kurde dziwny. I włączyło nam się coś po prawej stronie. Jakaś godzina? Coś nas obserwuje? Co to kurde jest? Co to jest? Poziom trzeci. Nie no, te pazurki są świetne. Loch Golema, poziom 3. Kolejny przedmiot opuszczony przez tę dziwaczną, galaretowatą istotę. Ten jest trochę prostszy niż lustro. Podobny do naszych naszyjników, po umieszczeniu w nim złota możemy się przenieść w bezpieczne miejsce. Ale... I nie mówię o cioci Ali. Po użyciu portal pozostaje otwarty. To znaczy, że można wrócić do miejsca, które się opuściło. Niesamowite i bardzo wygodne. Nazwijmy to cudo katalizatorem. Mała wskazówka. Katalizator wymaga nieco więcej złota niż nasze naszyjniki. Świetnie. Czy ten katalizator... 2000 złota! I możemy wrócić do sklepu i z powrotem. Uhuhuhuhu. Ale korci. Ej, no dobra, no spróbujmy to zrobić. Czekajcie. Po wpłaceniu coś tam. Dobra, spróbujmy. 2000 jesteśmy lżejsi. Ale możemy się teleportować do sklepu i z powrotem. Ucieczka portal. Jak? Ja chcę się jeszcze wrócić. Halo, gro. Ty masz mi tego nie robić. I portal zostaje. Dobra, super. Czyli możemy teraz pójść, zostawić przedmioty i dopiero wrócić. A czy mogę ulepszyć? Czekajcie. Czy ja mogę ulepszyć w tej chwili naszą broń? To jest pytanie. Mazurki chciałem ulepszyć. Nie mogę niestety. Niestety nie mogę. A co do pancerza? To już mamy. To już rozumiem, że też mamy. Nie. Nie mamy tego. Plus 40. Ja nawet nie wiem, jaki mamy w sumie item.
Co my tu mamy? Mamy tylko i wyłącznie żelazny hełm. Czyli mamy ten. Bo ten miał już minus 8 speeda i 50 życia. Ten ma 30 plus... Nie, 40 ma, przepraszam. Czyli też byśmy szli bardziej w to. Drewniane skrzydełka są potrzebne. No to myślę, że byśmy bez problemu to ogarnęli. No, na to nas stać teoretycznie, ale to jest minus 4 speeda. Cały czas skrzydełka, których kurde pogardziłem w sumie. Dobra, zobaczmy, czy mam te skrzydła w naszym sklepie. I w ogóle zauważyłem, że mi się HP opróżniło, czy opróżniło, zresetowało. Mamy te skrzydła, czy nie mamy skrzydeł? Na pewno zostawimy wszystko. Czekajcie, to się robiło... Nie tak? O, tak. Tylko nie wiem, czy ja teraz przypadkiem nie spartoliłem tego, bo teoretycznie potrzebowałem przecież itemu. Nie, skrzydełka mam tylko jedne. I zbieramy teraz skrzydła, ewidentnie. Dobra, jesteśmy czyści, jesteśmy czyści. Idziemy dalej do lochów poziomu trzeciego. Ale 2000 za jeden powrót. No niby te dalsze przedmioty już pewnie będą lepsze, ale... Czy jest to warte 2000 golda? No nie wiem. Wiem tylko, że możemy dalej eksplorować nasz grajdołek. O! Wow! Tylko czemu nam się tak... O właśnie, dziwnie dźwięki się popartoliły. O! Krzydełka tam teraz zbieramy na pewno. Oj, zbieramy. Kolejny poziom naszego wędrowca. Dzisiaj po raz pierwszy zagłębiał się w Tytanie. Kurde, to już było. No już było. Tu jeden tekst. Góra dwa. Ops. Zrobione. Teraz jeszcze ty, przyjacielu. Oj, przepraszam za telefon. To mnie tam przyszło. A, 10% baterii. Przepraszam was za to. Niechcący. Złota skrzynia. Co to jest? Stare plany sługi Golema. Po otrzymaniu zbyt wielu trafień, przedmioty są zniszczone. Natychmiast wysyła co? Natychmiast wysyła przedmiot w kierunku ukazanym w sklepie. Nie rozumiem. Ten niszczy jeden przedmiot. I w teorii, jeżeli go postawimy w tym miejscu, powinno być wszystko w porządku. Nie to. Dobra. Żyjemy. Na razie. Ooo, nie. O kurw! Ty skurwy synu mały! Dziad jeden. Ile krwi napsuł, skurwy synek. Nie wiem, co dokładnie to robi. Naprawdę nie wiem. Co to jest? To się jeszcze nie zniszczyło. Księga Golema. Księga Golema. No wszystko weźmy. O! Coś tam się stało. Coś tu znikło. Kurde, nie wiem, co to znikło. Nie zauważyłem. Tu jest bosik już. Szybko. Naprawdę bardzo szybko. Dobra, co tu jest napisane? Dzisiaj do gry weszły nasze kamienne golemy. Może nie zaradzą znikaniu komnat, ale przynajmniej spuszczą złodziejom porządny łomot. Jestem gotowy na bossa?
Dawajcie mi tego, kurde. Mukosa. Au, 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 au. O jak boli, o jak boli. Kurde faja, Bela, no. Jeszcze mogę się na szczęście wrócić, żeby się wyleczyć. Oszukali mnie cholernicy jedne, no. Dawajcie mi czpiki, idziemy na bossa, ale kurde, to hituje, ale to hituje cholerstwo. Czy to jest główny boss? Nie. Tak. Dzięki, król golem. Świetnie. Łaaa, wow, minus 45, nie! Jak ja się mam stąd wydostać? No weź! Ja się nie mogę stąd wydostać. O, jest, wydostałem się. Nie mamy szans z nim. Wolę wydać trochę i zachować to, co w tej chwili mam. Tylko szkoda, że niektóre rzeczy potracimy, no. Uuu. Dobra, wiemy już, że jego pierwszy movement set to jest zwalanie kamieni. I to wcale nie było przyjemne. Oj, nie, 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 moi drodzy, nie było przyjemne. Dobra, jak ten nasz grade dałeś? 4 sztuki. Mało. Mało, mało, mało. Sortuj. Według ceny. To jest najdroższe. To było po 320. Możemy to śmiało przenieść sobie. No weź to odstaw. Czyli to sprzedajemy na maksa. To było po 300. Też to sprzedajemy. Kamyczki były po 250. Też to sprzedajemy. No sporo kasy w sumie nam wpadnie. To nie jest tak, że my jesteśmy biedni w tej chwili czy coś. Nie, wracaj do tej skrzyni. Według ceny jeszcze raz. Tego nie mieliśmy w ogóle. To jest po 250, też możemy to sprzedać. Za 200 myślę, że również to możemy sprzedać. To po 150. Te książki myślę, że za 300. Jeżeli to weźmiemy w ten sposób. To jest tańsze, a to jest w tej chwili za 320, nie? To nawet za 400 możemy za to wyciągnąć. Spróbujemy 400. Dłuto golemów na razie nie sprzedajemy. A to było po ile? Nawet nie sprawdziłem. 110, no dobra. Spoko ludzik. 320. O, nawet nowy skrót klawiszowy znalazłem. Świetnie. To też... To też spoko, sprzedajemy. Otwieramy ryneczek Lidla. I obserwujemy, czy nie ma złodzieja. No, widzisz, była dobra cena, była dobra cena. Sprzedajemy. 2000, przedrobiliśmy straty poprzednie. I od razu sobie zamieszczamy nowe przedmioty. To było po 150. Tylko czy ja tutaj przypadkiem nie miałem tych złotych ornamentów? Nie, to złote ornamenty nie. To też nie. To też nie. To były chyba te kubki złota zbyt tanie. Tak, 130 to było za tanie. Czy to jest 160? Nie, 130. No. Kupujta, kupujta, panowie i panie. Panie i panowie. Patrzymy tylko, czy nie ma złodziei. Na razie nie ma złodziei. Dziękujemy. Please come again. Dobra, fajno. Fajno.
Już 14349. Na pewno będziemy mogli się ulepszyć w sklepie. To w sumie może być fajnym sposobem. I myślę, że możemy znów zacząć sprzedawać więcej rzeczy. Więcej. To było dosyć drogie. Ja na razie dam cenę za 400. O, trudno, sprawdzimy. Być może się oszukam. To ci się podoba. O, tu masz plusy do sklepu. Dzięki, ziom. No. Ale to pięknie idzie. Och, kurde. Książki też ci się spodobały. I po 400 jest git. Po 400 jest git. Dobrze pamiętam, tak? Po 400 tam było. I było git. 400, no. Fajno. 22 tysiące praktycznie mamy. Jesteśmy bogaci. Bogaty kupiec. I będziemy mogli cofać bez problemu. Dobra. Zamykamy sklepa, czy jeszcze nie zamykamy sklepa? Mamy coś tu? Jeszcze do sprzedaży. Mamy! Mamy ich to dużo. Potek nie sprzedajemy. Dobra. To. Po prostu musieliśmy towar uzupełnić, panowie. Wracać mi tu. Zobaczymy, na jakiej zasadzie działa ten sale. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, że tu nie ma ceny. No i co, on sobie to wziął za friko? Co tu się dzieje? Halo? Czemu dziadyga sobie bierze sprzęty za darmo? Kurde, on bierze darmowe próbki i ucieka! Kupuj coś, gnoju! Kupuj coś! Jak nie kupisz, to cię kopnę w dupę. No, masz szczęście. Ale nam towaru zeszło. Ło! Może dziadyga jedna. Tak, 650 za to, co dałeś, to jest gucio, nic, zero. Więcej nie przychodź, gnojku. A ten co? Złodziej? Dobrze widzę. Złodziej? Nie, to nie jest złodziej. Złodziej, dobrze widzę. Won? Won go ganie. Dwie półstówy to jest za ma... Oż, ty. Masz. Koniec, nie ma. Wypierdzielać mi stąd. Panie noc jest przecież. Jak nam to ładnie wyszło. Zyskaliśmy 20 831 złota. Z czego popularność nam nie wzrosła w ogóle. Nie wiem, jak działa ta popularność, serio. Nie mam zielonego pojęcia. Tylko czy tak, my się możemy teraz ulepszyć? W ogóle właśnie jak w mieście. 70 tysięcy bankiera. 20 tysięcy za domokrążce. A jak jeżeli chodzi... Nie to. Jak jeżeli chodzi o nasz sklep? 60 tysięcy. Poziom drugi. Wygodne łóżko. Jeszcze prezent więcej. Chyba weźmiemy domokrążce za 20. Tak mi się wydaje przynajmniej. Aha. Noc nie mogę korzystać z usług tej postaci. Nie, dobra, na razie sobie to zachowamy. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A my się widzimy w następnym odcinku z Moonlightera. Widzę, że gra się naprawdę bardzo dobrze rozkręca. Idzie nam w sumie coraz lepiej. Nie zapomniałem, jak się gra. To mnie bardzo w sumie cieszy. I myślę, że może nie w następnym odcinku, ale jeszcze w następnym zrobimy tego bossa w końcu. Musimy się ulepszyć, musimy zrobić armory
I myślę, że jakoś damy radę go zrobić, bo on naprawdę nam sporo hituje i to jest największym problemem w tej chwili, a nie to, że on jest ciężki. On wcale taki ciężki nie jest. Jak coś jeszcze się da odłożyć tutaj, dobra. Dobra, moi drodzy, gra do was Shiro, trzymajcie się, hej hej i do następnego razu. Bye.